Dobry wieczór Państwu. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Było dla nas to trudne spotkanie, natomiast minuta nam zabrakło, żeby przynajmniej jeden punkt tutaj zdobyć. Nie udało się ustrzec błędów w ostatnim dośrodkowaniu pod naszym polem karnym. Wbrew pozorom w drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż w pierwszej połowie, bo pierwsza połowa była, myślę, że odbyła się, była trudna taka zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. Dużo walki, dużo piłek takich górnych. Każdy z zespołów starał się przejść w posiadanie, natomiast w drugiej po zmianach przyjęliśmy rytm i bramka na nas wisiała w powietrzu. Niestety odbyło się to inaczej. Przegraliśmy spotkanie. Ciężko dzisiaj, natomiast wiemy, że jeszcze przed nami jest dużo spotkań, to jest początek sezonu. Musimy być bardziej skoncentrowani przy tych dośrodkowaniach, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy tracimy bramkę. Są jakieś pytania do trenera? Szymon? Panie trenerze, Szymon Janczyk, portal Weszło. Pierwsze minuty sporo chwał z Waszej strony. Powie Pan, że Wasza drużyna dała się zaskoczyć Poceradoniakowi i stąd ta nerwowa reakcja? Nie, my spodziewaliśmy się, że taki mecz w pierwszej połowie szczególnie będzie się toczył, zważywszy na fakt, że w ostatnim meczu z Legią straciliśmy dwie bramki, czy popełnialiśmy błędy przy tych długich zagraniach i tutaj początek był właśnie taki, jaki przewidywaliśmy, a więc dużo takich walki w powietrzu, dużo górnych piłek. Zanim weszliśmy w rytm, no musieliśmy się do tego sposobu gry gdzieś zaadoptować. Trwało to zbyt długo. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Dzień dobry, panie trenerze, Grzegorz Łasik, Radia Poznań. Abstrahując od doliczonego czasu gry, od końcówki, to faktycznie można mieć wrażenie, że zmiany dużo dały w tym spotkaniu i to jest, nie wiem, na ile dla pana też pocieszające, że można coś rotować i coś zmienić, że jest co wprowadzić tą zmianę. Tak, zdecydowanie po zmianach zaczęliśmy łapać rytm i to było widać. I wypracowaliśmy sobie bodajże 2-3 sytuacje, które można było lepiej rozwiązać. Niestety jeszcze mamy braki, jeszcze mamy rezerwy w wykończeniu i to jest dla nas sygnał, że trzeba w dalszym ciągu na tym pracować. Panie Wodku? Wodek Wyszbałek, od dnia. Panie trenerze, chyba Ławniczek to rekord świata pobił. 8 sekunda i kartka. No, są sytuacje, których pewnie zawodnicy wcześniej łapią. Nie wiem, czy to jest rekord świata, sprawdzę. Panie trenerze, czy ma pan przed meczami czasami taki dylemat, czyż czy Czyżycki? I tak pół na pół. Pamiętamy, że Czyż jest młodzieżowcem i ta pozycja młodzieżowca gdzieś u nas musi być obsadzona, dlatego też mamy problemy z tym. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy trenerze za udział. Za chwilę druga część konferencji z trenerem.